Także proszę Państwa, mamy kolejny wieczór. Dobry wieczór. Mamy wieczór. Kolejny wieczór. Prawda? Widać, że jest ciemno, prawda? Radio Tok FM Euro. Conchita Barbie Baby Langström Extra. Proszę pozostać z nami cały wieczór, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. My tutaj praktycznie cały dzień mamy do czynienia z moherowymi. Po czym poznać moherową, proszę Państwa? Moherową czy moherowego po stresie, po śmiechu jego. Jak to mówią, po czym poznać głupiego? Po śmiechu jego. A tutaj tego rechodupstwa to oj, oj, nie brakuje. I teraz, proszę Państwa, żeby nawet jeszcze ktoś dokooptował w tej żebracznicy wielkiej, w tym rechodupstwie wielkim, mazowieckim, ktoś, proszę Państwa, ze wschodu, z Moskwy, no to był jeden pianista w Roniku, Ronik, to się tak mierzy. Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury. Bardzo pięknie grał na czym? Na fortepianie. Tam, dadadadom, tam, dadadadom. Ja to czekam na tego Wiesia, który gdzieś może coś ukradł, ja nie wiem, albo gdzieś się upił, albo, bo on jest takim człowiekiem nieodpowiedzialnym, proszę Państwa, który jakoś się uchował tutaj w systemie, że każdy ma mieszkanie, każdy ma to, tamto, a on nie ma to, więc jak chodził do tych kochanek swoich, to jeszcze gdy mógł zadowolić, no to tam mieszkał, tam był, tam, ale on jest dokuczliwy, żeby tak, wiecie Państwo, z kimś mieszkać dłuższy okres czasu. Jest dokuczliwy, bo to są ludzie, którzy nie rozumieją pewnych problemów, że ludzie mają swoje życie i że na przykład po 22, jak już będzie po 22 za 5 minut, no to przecież też nie wypada łazić, no ale nie wiem, gdzie on jest, czy się gdzieś nie upił, czy nie leży w rowie, czy on tu nie gwizdę teraz, czy co? Także proszę Państwa, stres to nie, strach to nie, ale po prostu zawracanie, jak to mówią, dupy. No, a tak jest u moherowych, że cały dzień by gadały głupoty, w stresie, w nerwach, oj. Także dzisiaj, proszę Państwa, tutaj do tych moherowych nad Wisłę, no to z Anglii to chyba daleko, prawda? To jest z Morza Północnego. Boże, z Morza Północnego. Proszę Państwa, przyjechali na mecz Anglicy. No i mecz teraz trwa, także tutaj dookoła objazdy. Nie jest tak łatwo dojechać. Ale wracam do tematu. Po czym moherową poznać? Po nerwach, po stresie, po spojrzeniach dzikich, po braku kultury, braku obycia, z powodu braku wiedzy psychologicznej, takiej ludzkiej wiedzy, wiecie Państwo. No. Bo jak są na gruzińskiej 6 psycholożki nasze, to one się zachowują prawie tak samo jak Świadkowie Jehowy. No naprawdę, prawie tak samo jak Świadkowie Jehowy. Natomiast tak ogólnie to nie, bo moherowi zdradzą się pod każdym względem. Zdradzają, gdy są nerwowi, hipochondryczni, napadają słowem, nieciekawie mówią, źle akcentują. No człowiek duchowy raczej będzie miły, sympatyczny, będzie mówił ciepło, prawda? A moherowa to będzie wrzeszczała i cały czas będzie popełniała te same błędy. Natomiast mało kto wie z tych moherowych, że u nas jest teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej. To więc o czym my mówimy, proszę Państwa? Padła kosa na kamień. Przecież ja prowadziłam normalnie teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej.
I tak, proszę Państwa, gdy ktoś mówił, byłyśmy, no to ja mówiłam tej siostrze lubańskiej, że przy wszystkich, bo to było na działkach, sala Królestwa Wielka, 200 osób, przy wszystkich, żeby nie mówić byliśmy i nie ten akcent, byliśmy. Także siostry się uczą, bracia się uczą. Była taka siostra, jak tutaj mówię, już parę lat dobrych nie żyje, paręnaście, Maria Woźniak. Proszę Państwa, mówiła prawda. I że za często, prawda? No to gdyby ona żyła, teraz była w XXI wieku, to by ona już tak nie mówiła, bo by nieraz musiałaby podczas tego pięciominutowego wykładu biblijnego w teokratycznej szkole służby kaznodziejskiej się wykazać. No. Także to nie jest, wiecie Państwo, mowa na jakieś piękne mówienie, piękne oracje, tylko chodzi o to, żeby to było chwalić się kimś, czyli po Świadkowie Jehowy to tutaj się nie chwalą, chwalą się Słowem Bożym, które moherowie raczej do śmietnika wyrzucają. Także, proszę Państwa, o skuteczne chodzi przekazywanie wiadomości z Pisma Świętego. Jeżeli Świadkowie Jehowy, no to świadek wierny i prawdziwy, czynny, skuteczny, prawda? No to więc wszyscy chodzą do tej teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej. To żeby, gdyby żyła, była Maria Woźniak, to by nie mówiła tak prawda, bo to się człowiek zmienia. Bo my się wszyscy uczymy cały czas. Tak jak polonistka wykłada język polski, no to musi się dokształcać. Całe życie się uczy. Nie ma tak, że pani profesor, jak to oni sobie myśleli, tytularnie, autorytarnie, pani profesor z góry, huzia na juzia. U nas się wszyscy u Świadków Jehowy uczą. To więc nawet gdyby kto mówił co sekundę, co, to nawet jest nieładnie mówić, prawda? No to w XXI wieku by już tego nie mówił, a już mamy właśnie XXI wiek. Także wiecie Państwo, ci moherowi, to oni pozostają w tyle i takie, słyszy się często, no, co? W autobusie, w tramwaju tutaj stołecznego miasta Warszawy, że na szczęście ci Anglicy, takie małe ludki na zielono z Wielkiej Brytanii, z Londynu, no to na szczęście nie rozumieją tutaj, co? No, prawda? Także proszę Państwa, jak dzisiaj ten mecz, to i tak super dojechałam. I tak? Co? Proszę poczekać, bo ja teraz sram. Ja myślałam, że ciebie zamordowali. Było tego blisko. Tak? A kto? Byłem na strasznej imprezie. Na komendzie? Nie, gorzej, jeszcze gorzej. Ja myślałam, że ktoś może cię ukradłeś, czy ktoś ciebie zamordował, czy ktoś cię pobił. Nie. No nic, dobrze, powiesz się tam. Także do Warszawy. Także idź spać już. Byłem w Konstancinie. O! No. To, bo tam są dobre wernisaże. No, tam był. Ja tam byłam na kilku wernisażach bardzo dobrych. Tak. Powieś tam na ten. Zawsze mówią w bibliotece Uniwersytetu, proszę do szatni, w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, proszę do szatni. No ale dojechać z Konstancina to nie jest blisko. Byłem u Tomka Tomaszewskiego, Tomaszewski. No, także, ale ten Tomaszewski to już nie żyje, który Tomaszewski? Nie, to jest ten, który robi zdjęcia dla... Także proszę Państwa, National Geographic i robimy przerwę. Ten Tomaszewski. Tomasz, tak się nazywa, Tomasz Tomaszewski. Jest konsultantem dla National Geographic. Ile on ma lat? 51. No to młody. Bo ty wiesz, że taki Tomaszewski jeden zmarł, ten sportowy dziennikarz, ale to już dawno zmarł. A to wiem to. Miał 94. No. Pan był staruszek już. Tak. Ale taki... Jego znałem. Bardzo go lubiłem. Miał piękny głos. Miał piękny głos. No.
To dobrze, że trafiłeś chociaż, bo to ciężko no trafić. Wsiadłem po prostu właściwy ten autobus. No. A Breżniew był? Nie, tam nikogo nie było. Myśmy byli na imprezie właśnie w tym. Ale Breżniew jeździ tam na te wernisaże właśnie. Nie, tam nikogo naszych nie było. Absolutnie. No to dzisiaj nie było, no to nie ma co się dziwić. Ja mówię, że... Tylko był Tomek i Tomek mówi, co się u ciebie dzieje? Mówię, ja tu mieszkam, wiesz, tutaj, tego. No u Elżbiety. No i dobrze, to mi się już i trwać. Bo wiesz, bo jutro będą jajka sprawdzać rano, o, czy są czyste. Nasze, tak? Nie twoje, ja to jestem kobietą, a to ja nie wiem, czy to tego. Moje i słuchaj, jajka. Dzisiaj jest sobota czy piątek? Dzisiaj jest niedziela. Niedziela, właśnie tak ciebie sprawdzam, czy ty się orientujesz, że to dzisiaj jest niedziela. No ale to dobrze, bo ja nie lubię niedzieli, ja lubię piątek. Ja wolę poniedziałek. No. Ja lubię, wiesz, jednak lubię ten poniedziałek, to jest, nie lubię poniedziałek. To jest, nie lubię poniedziałek. Pani Majerz. To on zamiast ciebie ugościć kiełbasy, nie, szynki, to tylko wódki. Dał mi parę tych kanapek i tak dalej, żeśmy tam się czegoś napili, ale włączył nawet film, bo Polska walczyła z Irlandią. No. Ale... Bo ja wychodziłem... Ja mówię, muszę już jechać, bo mój kolega na mnie czeka, wiesz. Tak. On czeka, ten twój kolega, był Wojtek, proszę ciebie, który i Wojtek? Po prostu gdzieście się zgubili. No właśnie, ten twój kolega na ciebie czekał. To jest mój kolega. Składała oświadczeń majątkowych. Jest to jedna z nielicznych grup zawodowych, której oświadczenia majątkowe pozostają tajne dla opinii publicznej. Politycy, parlamentarzyści, ministrowie mają obowiązek składania takich oświadczeń, one są zamieszczane w internecie. To będzie zapewne argument, że państwo startujecie, jesteście wybierani, więc z tym wiąże się też ta transparentność. Sędziowie to inna zasada. Nie do końca, ojcze, ponieważ wysocy urzędnicy państwowi nie są wybierani w wyniku wyborów na swoje funkcje, a mają taki obowiązek i ich oświadczenia są znane opinii publicznej, tak żeby każdy wyborca, każdy obywatel mógł sobie zobaczyć. Pensje osób pełniących funkcje publiczne są jawne, czy majątek, jaki jest posiadany danego urzędnika, danego funkcjonariusza publicznego, no jest adekwatny do zarobków, jakie on uzyskiwał. Sędziowie traktują to jako temat tabu. Środowisko to zachowuje się w sposób historyczny, kiedy pojawiają się oczywiste zupełnie postulaty. Szanowni Państwo, władza sądownicza jest władzą publiczną, utrzymywaną z podatków obywateli. Obywatele mają prawo wiedzieć, kto ma tak ogromną władzę nad nim. To jest ogromny zakres władzy. Ta władza musi być szczególnie transparentna i budzić szczególne zaufanie opinii publicznej. Wszystkie sondaże na temat zaufania do sądów przeprowadzane przez na przestrzeni ostatnich lat przez ośrodki badania opinii publicznej pokazują niesamowitą tendencję i tendencję całkowicie kompromitującą do wymiaru sprawiedliwości. Około 75% Polaków od wielu lat w tych badaniach opinii publicznej wykazuje brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości i do sądów. I nikt nie wyciąga z tego najmniejszych wniosków. Więc pierwszy krok to przyjrzyjmy się, kto sądzi, bo jest to władza niesłychanie potężna. Władza sędziego jest władzą niesłychaną. Jest bardzo silną władzą. Więc my jako obywatele chcemy wiedzieć, kto nas sądzi. Kto tę władzę wykorzystuje? Jaki jest jego stan majątkowy, prawda? Czy w sposób uczciwy ten majątek wszedł w posiadanie danej osoby? Drugi krok, no to jest kwestia dochodzenia do zawodu sędziego. Otóż w tej chwili po studiach prawniczych, po kilkuletniej aplikacji, młody sędzia orzeka o sprawach fundamentalnych dotyczących wolności innych ludzi, dotyczących spraw majątkowych, prawda, i tak dalej. I my uważamy, że zawód sędziego to powinien być ukoronowaniem zawodów prawniczych.
czyli chcemy, żeby to były osoby dojrzałe emocjonalnie, kompetentne, dojrzałe również i doświadczone zawodowo, a więc chcemy, aby zawód sędziego mogły wykonywać osoby dopiero po ukończeniu 35 roku życia, które minimum 5 lat pracowały w innym zawodzie prawniczym, jako adwokat, jako prokurator, jako radca prawny, żeby to były i osoby doświadczone, i emocjonalnie dojrzałe. No mamy sytuację rzeczywiście, że bardzo młodzi ludzie zachowują się w sposób taki, jakby byli panem Bogiem na sali sądowej. Arogancja, niesłuchana pewność siebie, niczym nieuzasadniona, brak empatii właśnie dla ludzi, którzy stają przed sądami w różnych sprawach, nie tylko jako oskarżeni, ale jako świadkowie, jako strony w procesach cywilnych. No tak nie może być. I oczywiście jest kwestia immunitetów sędziowskich. Uważamy, że sędziowie, którzy wchodzą w konflikt z prawem, a są takie sytuacje, którym prokuratura chce postawić zarzut łamania prawa, a często się tak zdarza, niestety, no, powinni w sposób efektywny być tego immunitetu pozbawieni, tak żeby no, ich czyny ewentualne przestępcze mogły być osądzone. W tej chwili mamy sytuację taką, że o tym, żeby uchylić immunitet sędziemu, tak aby mógł odpowiadać karnie za ewentualne przestępstwa, które się dopuścił, o tym decyduje sama korporacja sędziowska. Jest niezwykle mało przypadków. Niezwykle mało przypadków, aby sędziowie uchylili innemu sędziemu immunitet, tak aby mógł ponieść odpowiedzialność karną, a nawet dyscyplinarną. No to są sprawy szokujące, ale tak to wygląda, więc chcemy zmienić zasady uchylania immunitetów sędziom podejrzewanym o łamanie prawa, tak aby nie korporacja sędziowska decydowała o tym, ale inne ciało poza tą korporacją. Czy nie obawiacie się, tutaj tak dopytam państwa, że tego typu zmiany będą, oczywiście będzie kontrreakcja ze strony środowiska sędziowskiego, a tym samym to środowisko będzie wykorzystywane przez media, które niekoniecznie muszą zmienić nastawienie choćby do Prawa i Sprawiedliwości, nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy w Polsce po październikowych wyborach, że znowu będzie ta przyklejana łatka zamachu na demokrację, na niezawisłość sądów. Tak, to trzeba robić bardzo mądrze, bardzo roztropnie, wyjaśniać ludziom, dlaczego pewne działania są podejmowane, z czego to wynika, jakie są tego konsekwencje. I jesteśmy przygotowani do takiej rozmowy ze społeczeństwem, ale jednocześnie wiemy, widzimy to na każdym spotkaniu, że to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, absolutnie ludzie oczekują zmian w tym zakresie, obywatele oczekują zmian. Nie można dłużej tolerować takiej sytuacji, że sędziowie stoją ponad prawem, że są państwem w państwie. To są ludzie, którzy mają ogromną władzę w swoich rękach i musimy dbać o to, żeby to byli ludzie jak najlepsi, transparentni, doświadczeni, przygotowani do pełnienia tak ważnej funkcji, żeby nie dochodziło w tym zakresie do najmniejszych nadużyć. Pan senator Kazimierz Wiatr, profesor doktor habilitowany, pan minister Mariusz Kamiński, pan Maciej Wąsik, radny Sejmiku Mazowieckiego są dzisiaj w naszym studiu, a równocześnie są to kandydaci, pan senator dalej do Senatu, Ziemia Tarnowska, pan minister Kamiński z Warszawy, do Sejmu i pan Maciej Wąsik z Północnego Mazowsza, proszę Ciechanów. Proszę bardzo, Radio Maria, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Janusz Zdrowiec. Prosimy, panie Janusz. Czy jesteś już na antenie? Tak, oczywiście. Chciałem zadać dwa pytania. Mianowicie jedno do pana Mariusza Kamińskiego. Ja się włączyłem, nie wiem, czy te pytania były, jeżeli były, no to trudno. Ale tak słyszałem, że właśnie sędzia, który sądził pana Mariusza, też nie pamiętam, jakie nazwisko, może pan Mariusz przypomni. Podobno jeszcze miesiąc temu słyszałem, że nie uzasadnił wyroku, który wydał na 3 lata, skazując pana Mariusza. To jest jedno pytanie, a drugie, jeżeli załóżmy Prawo i Sprawiedliwość uzyska kwalifikowaną większość, to zdaje się 310 głosów, to w jaki sposób mógłby właśnie ten skok, tak powiem, na trybunał właśnie, która zrobiła większość rządząca, można by było to zmienić, prawda, ewentualnie. Nie wiem, czy jasno wyraziłem.
Myślę, że tak, panie Januszu. Bardzo dziękuję. Na pierwsze pytanie już odpowiedź w zasadzie padła, że to uzasadnienie po 7 miesiącach mniej więcej zostało przesłane. Panowie mają 2 tygodnie na to, żeby teraz apelację złożyć, tak, przygotować odpowiednią argumentację prawną, złożyć apelację i jeżeli chodzi o drugie pytanie, rzeczywiście, proszę Państwa, to, co zrobiła Platforma w ostatnim czasie, jest dla mnie wielkim skandalem. Konstytucja mówi o tym, że Trybunał Konstytucyjny liczy 15 sędziów. W tym momencie Platforma Obywatelska błyskawicznie zmieniła ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, tak żeby ten Sejm jeszcze wybrał 5 następnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gdyż pod koniec tego roku kończy się kadencja 5 sędziom. Teoretycznie, no, zgodnie z oczywistymi zapisami ustawy, powinni oni być wybrani przez nowy Sejm. Doszło do sytuacji, że ten Sejm, Platforma i PSL i SLD, bo również SLD brało w tym udział, podzieliły się miejscami w Trybunale i wybrali 5 nowych sędziów, mimo tego, że nie zakończyła się jeszcze kadencja tych sędziów, którzy dopiero pod koniec tego roku teraz i tym sędziom, proszę Państwa, tak, aby uniemożliwić przyszłemu Sejmowi dokonania kandydowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gdy kadencja się kończy. Nie ma tak, że w przepisach nastąpiło po wyborach prezydenckich, przebrane przez Bronisława Komorowskiego. Można domniemywać, że Platforma, orientując się, że nastroje społeczne jednak nie idą w ich kierunku, próbuje zabezpieczać różnego rodzaju przeciwniki. Próbuje się zabezpieczyć i to jest sytuacja, no, która wymaga głębokiego namysłu, jak zmienić ten stan rzeczy, no bo moim zdaniem jest to politycznie nieralnie dopuszczalne, aby w ten sposób podchodzić do zapisów konstytucji, proszę Państwa, żeby taka sędzina, jak kogoś wskazuje na więzienie, to żeby może sama poszła do tego więzienia, zobaczyła, jak tam jest, bo tutaj też kolega Artur pilnuje dziecko człowiekowi, który tam nam, nie wiem, na 7, na 10 miesiącach jakoś łatwo poszedł do więzienia, to musi pilnować jego dziecko w domu, a żony jego nie ma, bo chyba w szpitalu jest. Przecież, no tutaj, jeżeli nawet ustawa o Trybunale Konstytucyjnym dopuszczana, to wiemy, że wyższość Konstytucji jest absolutnie święta i dbając jakby o jakieś minimum kondycji naszego państwa, zabiegaliśmy zawsze o to, żeby tę Konstytucję absolutnie przestrzegać i nawet gdyby istniały ważne powody, to starałyby się zawsze ją przestrzegać. Natomiast tutaj Trybunał Konstytucyjny, ale także wiemy, że przecież to referendum, które się odbyło nieskutecznie, bo tam 7% było frekwencji, tam też przecież było naruszenie Konstytucji, bo sprawa dotyczyła tego, że Konstytucja nie przewidywała w ogóle referendum w tej sprawie. Także to są takie rzeczy, które no, to trzeba będzie dużo czasu, żeby odrobić, to bo łatwo się psuje państwo. Dużo trudniej się odbudowuje autorytet pewnych instytucji. Pan, panie senatorze, w Senacie obserwował to, jak pan mówi, psucie państwa. Ten rok 2015 to był rok szczególnie kuriozalnych przepisów prawa. To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że to jeśli dobrze się mam pamięcią, to zaczęło się od tej konwencji antyprzemocowej. To jest nazwa zupełnie myląca, ponieważ tak naprawdę chodzi o ideologię gender, która nie wprowadza nic innego jak przymusową deprawację młodych ludzi od przedszkola i szkoły, prawda, gdzie w zasadzie nie liczy się tu wola rodziców, tylko jest przymus, tak, że jeżeli rodzice się nie zgadzają na demoralizowanie własnych dzieci, to idą do więzienia. No, tak jest w Niemczech i w wielu innych krajach Europy i ta ustawa, ta konwencja to właśnie przewiduje i muszę powiedzieć, że nawet zdał się tutaj bardzo mocny głos episkopatu, ale nie tylko, bo przecież uznawany przez chociażby Platformę Obywatelską, autorytet w dziedzinie prawa, pan profesor Coll, no, bardzo ostro i zdecydowanie się przeciwko tej konwencji wypowiadał, że jest ona sprzeczna z porządkiem prawnym i kulturowym naszego państwa. Potem były kolejne, bo były właśnie referendum zarządzone przez pana prezydenta Komorowskiego, które jakby też tutaj łamało konstytucję. Mieliśmy następnie in vitro, które też łamało konstytucję, bo przecież w konstytucji mamy zapisaną ochronę życia, a wiemy, że ustawa in vitro to jest w ogóle kuriozum, bo jest to najbardziej liberalna ustawa bodajże w całej Europie.
i jakby nie bierze ona pod uwagę to, że no, zarodki są życiem ludzkim, prawda? Że one nie podlegają właściwej ochronie, prawda? Gwarantowanej konstytucją. Kolejna ustawa o zmianie płci, która z kolei jest sprzeczna z zapisami konstytucji o ochronie małżeństwa. Także to jest cały taki festiwal, można powiedzieć, festiwal łamania konstytucji w imię życia w ogóle społeczeństwa, kultury, cywilizacji. To jest w ogóle niesamowitego. Ja muszę powiedzieć, że akurat mamy takie szczęście, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami, ale często, kiedy walczymy o prawa człowieka, a przecież wiemy, że przecież przykazania dekalogu od 4 do 10, to tak naprawdę jestem bardziej myślący jak jakiś durny fakt. Przykazania o prawach człowieka, że od razu się przypinało łatkę, że to są sprawy ideologiczne i religijne. Sprawa ochrony życia gwarantowana konstytucją to jest sprawa ideologiczna, prawda, i światopoglądowa. Sprawa uzgadniania płci, która niszczy rodzinę, to jest sprawa ideologiczna, chociaż mamy konstytucję. No więc tutaj mamy, wkraczamy w te wybory z takim bardzo ciężkim bagażem. Oczywiście dajemy tutaj swoje twarze, swój dorobek życiowy, swoje wysiłki i to wszystko, co robiliśmy nie tylko przez ostatnie 8, 10 czy więcej lat, no ale także no, mamy wielkie zobowiązanie wobec tych pokoleń, które były przed nami, bo przecież tutaj mówiliśmy o Warszawie, ale przecież wiemy, że i powstanie warszawskie, i kampania wrześniowa, i obozy koncentracyjne, ale przecież prawda, wojna bolszewicka, przecież tyle ludzi oddawało życie. Oczywiście w czasie wojny część ludzi ginęła przypadkowo, ale wielu z nich świadomie decydowało się na utratę zdrowia i życia dla nas, a my jakby zapominamy sobie o tym, tylko tak żyjemy, jak nam jest wygodnie. To jest coś niesamowitego. Ja muszę powiedzieć, że są oczywiście ludzie, którzy myślą tak, jak mówię, prawda? I ja muszę powiedzieć, że w Tarnowie czasami przy okazji różnych spotkań pamiętam takiego akowca, który parę tygodni temu zmarł, mówi: zróbcie 2 miliony zgromadzenia w Warszawie i to się musi zmienić. Dla tych ludzi to jest po prostu w ogóle nie do zniesienia ta sytuacja. Mieliśmy w ostatnią środę konferencję z okazji 70. rocznicy powołania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i pani doktor Rzychowska opowiadała: 53 wyroki śmierci na samej tylko ziemi tarnowskiej, 19 wykonano. Siedział na sali człowiek, który był współaresztowany z tymi, których stracono. Tam wtedy zatrzymano 5 osób, z czego 3 stracono. On był jednym z tych dwóch, który przeżył. Siedział na tej sali. I co ci ludzie mają powiedzieć, jak się na to wszystko patrzą? Gdzie się łamie konstytucję przyjętą przez naród, przez państwo. To są straszne rzeczy. Ja tak strasznie mnie to emocjonuje, ponieważ całe życie sprawa wartości, wychowania była mi tutaj naczelnym jakby myślą, która mi towarzyszy i jakby no, nie mogę tu spokojnie mówić. Dziękuję. Proszę Radio Maryja, halo? Szczęść Boże, ja do audycji. Szczęść Boże, jest pan na antenie. Kto mówi? Mówi Kamil z Krakowa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziwiona. Teraz i zawsze. Ja chciałem tylko odnieść się do sprawy wyborów, bo idą teraz wybory i po prostu jeśli słuchacze Radia Maryja nie pójdą i nie zagłosują solidnie, tak jak trzeba, no to po prostu mamy tą przewagę, że trochę się denerwuję, przepraszam. Weźmiemy tą odpowiedzialność, to ta strona lewicowo-liberalna nie pójdzie u niektórzy i mamy tą przewagę, bo tak było prawdopodobnie z wyborami pana prezydenta, że myśmy wzięli tą odpowiedzialność, wybraliśmy swojego człowieka. A druga rzecz, która mnie jeszcze bulwersuje, że przed którymiś wyborami było hasło tamtej strony: zabierz babci dowód. I jakie są skutki tego? Zabrałeś babci dowód, młody człowieku, to teraz zmywaj naczynia gdzieś za granicą. I moja propozycja, bo też jestem młodym człowiekiem, żebyśmy my, młodzi ludzie, też pomogli starszym, jakimś niedołężnym osobom zagłosować, żeby po prostu te osoby mogły zagłosować i my, młodzi też, i właśnie słuchacze
Radia Maria, którzy czyszczymy się ojczyznę, bo po prostu widzimy, co się dzieje, jest niszczenie ekonomiczne, niszczenie moralne i po prostu no, nie możemy sobie dać po prostu, żeby śmiano nam się w twarz i niszczono ten piękny kraj i tyle. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem. Dziękuję Panie Kamilu, z Panem Bogiem. Może właśnie na bazie tego telefonu, gdyby Panowie zechcieli powiedzieć, jaka jest alternatywa, jeśli nie będzie, jak mówi Państwa, że polityczne dobrej zmiany. Żebracy i wysysacze. Jaką ludzie mają alternatywę, jeśli zostanie wielkie, to, co jest? Dużo więcej pieniędzy mają od nas. Ale my też się denerwujemy. Bardzo dziękujemy za ten głos. Odnoszę się do tego, że zgadzam się z Panem, że w tym momencie tak najważniejsza jest mobilizacja elektoratów. W tej chwili przepływów elektoratów między głównymi partiami politycznymi wielkich nie ma, ale musimy się zmobilizować i apelujemy do wszystkich słuchaczy Radia Maryja o to, żeby mobilizowali swoich bliskich, swoją rodzinę, swoich sąsiadów, żeby oni nie zaniedbali tej sprawy wyborów, żeby poszli głosować, żeby głosowali na dobrą zmianę, bo jeżeli są dwie alternatywy, albo Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie większość i będą to zgodne rządy razem z Panem Prezydentem, bo Prawo i Sprawiedliwość nie będzie potrzebowało koalicjanta i ma prezydenta, który jest z jego środowiska politycznego wybrany i jest tutaj ogromna zbieżność programów, będzie można spokojnie realizować dobry dla Polski program i to jest najlepsza alternatywa, ale jest także inna. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nawet wygra, ale nie zdobędzie samodzielnej większości, to bardzo prawdopodobna sytuacja jest to, że będzie koalicja strachu, koalicja wszystkich pozostałych ugrupowań, które wyjdą do parlamentu i staną przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Będzie to wówczas kłótnia, bo to będą trzy albo cztery partie, które są różne programowo, które będą się ze sobą kłócić, które będą każda szarpać w swoją stronę. Będzie to słaby rząd, który mało tego, no będzie, żeby skupić koło siebie jakąś tam większość polityczną, będzie prowadził wojnę z prezydentem Andrzejem Dudą. My już widzimy teraz, jaką wojnę premier Ewa Kopacz prowadzi z Andrzejem Dudą, jak go atakuje, jak mu dyktuje, kiedy ma rady gabinetowe zwoływać i czy ma w ogóle te rady zwoływać. Ewa, ty się nie daj. Ta koalicja strachu będzie czymś niewątpliwie bardzo złym dla Polski, bo będzie to słaby rząd, który będzie starał się realizować jakiś tam liberalny program gospodarczy, a tak naprawdę będzie administrował Polską i każda z tych partii będzie ciągnęła w swoją stronę, chyba jeszcze bardziej niż dzieje się to obecnie. Czy któryś z Panów, proszę Państwa? Znaczy myślę, że dla każdego normalnego, przeciętnego Polaka jest rzeczą oczywistą, że stan państwa jest zły. W wielu dziedzinach życia, w takich oczywistych zupełnie sprawach, jak chociażby funkcjonowanie służby zdrowia, publicznej służby zdrowia, gdzie dostęp chociażby do lekarza specjalisty jest tak naprawdę na czymś nieosiągalnym w wielu sytuacjach, gdzie ryzykuje się ludzkim życiem i zdrowiem, a jednocześnie gdzie na ogromne środki publiczne przeznaczane są poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia, poprzez NFZ, na to, aby te potrzeby dla obywatela realizować, prawda, niezależnie od zamożności jego portfela. No chociażby na tym przykładzie widać, że to państwo funkcjonuje bardzo źle, fatalnie, w wielu dziedzinach. Korupcja potężna, afery nierozliczone. Jest mnóstwo ludzi z obecnego układu obozu rządzącego, którzy boją się jakiejkolwiek zmiany. Boją się, że te afery mogą być rozliczone, że mogą być pociągnięci do konsekwencji, mogą być jakieś wyciągnięte konsekwencje prawne wobec osób, które na to zasłużyły z racji swojej przestępczej działalności. Ci ludzie zrobią wszystko, aby zachować przywileje władzy, aby czuć się bezkarnym w dalszym ciągu, żeby stać ponad prawem. No, to jest ta alternatywa dla braku zmiany. Zmiana oznacza rozsądne, przemyślane, istotne reformy zgodne z tym, czego oczekują obywatele. To, co mówiłem o wymiarze sprawiedliwości, o tej trudnej, bardzo trudnej reformie, bo musimy oczywiście dbać o to, żeby zgodnie z konstytucją sędziowie byli niezawiśli, prawda? Tylko my mamy prawo jako obywatele oczekiwać, żeby to byli ludzie sprawiedliwi, czyści i transparentni. I nie możemy się bać przeprowadzania nawet trudnych reform.
Oczywiście trzeba to robić w sposób przemyślany, krok po kroku i w każdej dziedzinie życia naprawdę jest bardzo wiele do zrobienia. Są ogromne zaniechania, problemy społeczne są nierozwiązywane. Jeden z naszych słuchaczy nawiązywał do tego hasła, prawda, zabierz babci dowód, młody człowieku, bo inaczej wygra PiS. Więc co się dzieje z tymi młodymi ludźmi? Jakie oni mają perspektywy życiowe i zawodowe na swój rozwój? Często młodzi ludzie świetnie wykształceni po najlepszych polskich uczelniach nie ma tutaj dla niej żadnej szansy i nadziei na normalne życie, prawda? Nie mają mieszkań, nie mają pracy zawodowej, nie mają żadnych perspektyw i nadziei, że coś ulegnie zmianie. Dla nich taką alternatywą jest wyjazd z Polski. No przecież musimy to powstrzymać w sposób mądry, dając ludziom nadzieję i szansę na lepsze życie, na to, że będą tu mieli pracę. I ci młodzi ludzie muszą zrozumieć i myślę, że bardzo wielu z nich już rozumie, że to między innymi w ich osobistym interesie, ale dobrze rozumianym interesie, właśnie po to, żeby mieć tutaj szansę na rozwój tu w kraju, jest głosowanie za zmianami. Jedynym ugrupowaniem, które daje gwarancję tych zmian, które ma program, ma ogromną grupę ekspertów ze wszystkich dziedzin i żebyśmy szli do przodu. Między innymi zaczęliśmy od tej właśnie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, prawda, innowacyjnej gospodarki, nowych technologii, prawda, gospodarki z nowymi technologiami. To wszystko jest naszym celem. Krok po kroku musimy do tego dojść. I wystarczy pójść na wybory, wystarczy dokonać świadomego, mądrego wyboru za przyszłością. Dlatego też apelujemy do Państwa o pełną mobilizację. Jeśli zostaniemy w domu, będzie tak jak jest. Będziemy sfrustrowani, zniechęceni, nasze dzieci, nasze wnuki nie będą tu miały żadnych perspektyw w naszym kraju, tu w naszym kraju. A my się musimy czuć gospodarzami, musimy czuć się odpowiedzialni za to, co się dzieje w naszym kraju, w naszym państwie. I tej odpowiedzialności nie unikajmy. Nie pozwólmy nikomu przyzwoitemu, żeby został w domu, żeby zaniechał udziału w tej wielkiej zmianie, jaka jest możliwa. Już za 2 tygodnie. Panowie, dobra wiadomość. Jesteśmy w finałach Mistrzostw Europy. Zwyciężyliśmy 2-1. Krychowiak, Lewandowski nie zawiedli. Gratulujemy naszym piłkarzom i cieszymy się jako kibice. Tak, i mam nadzieję, że za 2 tygodnie też będziemy się cieszyli z dobrych wiadomości dla naszego kraju. Bo to już za 2 tygodnie rzeczywiście jest. Opowiem najpierw. Proszę, Radio Maryja, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze, prosimy. Ja już mogę mówić. Tak, tak, prosimy. No i ja tutaj A kto mówi? Jak pani ma na imię? Aleksandra z Wielkopolski mówi. Dziękuję. No ja po prostu miałam taką potrzebę, żeby przedzwonić, ponieważ tak jest miło słyszeć tak mądre, fachowe wypowiedzi. Tak, po prostu taka znajomość prawa, znajomość rzeczy. Aż nie mogę uwierzyć, że tacy ludzie nie mogą właśnie dla Polski już w tej chwili natychmiast robić tego, co potrafią, bo potrafią tak dobrze, tak dużo. Ja podziwiam pana ministra Kamińskiego, obserwuję od dłuższego czasu. No i rzetelność, uczciwość, przejrzystość, po prostu jest pan dla mnie naprawdę wzorem człowieka, wzorem polityka i naprawdę było mi bardzo przykro, jak słyszałam o wszystkich pomówieniach o szczerca i tak dalej pod pana adresem. Pozostałych panów może mniej znam, ale wierzę, że są równie wspaniałymi ludźmi. No ja cały czas, mam nadzieję, będziemy mobilizować tutaj wszystkich w rodzinie i w okolicy, kogo się tylko da, a nie jest łatwo w Wielkopolsce niestety tutaj przekonywać ludzi do tej opcji politycznej. Ale mam nadzieję, że tak jak się udało zmobilizować przy wyborach prezydenckich, tak się teraz jednak troszeczkę ten naród już obudził i chyba ta większość wreszcie wygramy. No ja mam jedną tutaj uwagę, uważam, że bardzo dużo po prostu i bardzo źle działa na ludzi. Nie jestem tutaj żadną odkrywczynią w tym temacie, bo niestety uważam, że dlatego, że ludzie tak myślą, tak postępują, tak głosują, to efektem tego są przekazy medialne, ten nieuczciwy, ten zagmatwany przekaz, ten przekaz, który po prostu tak namiesza w głowie, że jeżeli człowiek nie ma dostępu do prawdziwych, normalnych mediów, to nie jest w stanie
stanie prawie że dobrze i rozpoznać, co się dzieje. No ludzie są tak po prostu już rozproszeni w myśleniu, w pojmowaniu tego wszystkiego, że no nie są w stanie ogarnąć. Wiem to na podstawie dyskusji, chociażby w najbliższej rodzinie. No, podstawowych elementów tego, co się dzieje, nie rozumieją, nie dociera. I tutaj jest ważne zadanie. Jeżeli kiedykolwiek ta prawdziwa władza dojdzie do sterów, to żeby najpierw zrobiła wszystko, żeby ten przekaz medialny się zmienił. Tak jak no, pan były prezydent pierwsze swoje kroki skierował ku Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i zmienił przewodniczącego na swojego, żeby można było już sobie potem sterować, jak się chce, mediami, tak trzeba będzie zrobić uczciwie, ale stanowczo zmiany w mediach, te, które się da, bo wiem, że nie wszystkie niestety są prywatne media i tak dalej, ale te społeczne media absolutnie są chore, są do naprawienia, nie może tak dalej być. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Jeszcze raz serdecznie gratuluję znajomości rzeczy, uczciwości przede wszystkim i tej determinacji w walce o dobro dla Polski. Z Panem Bogiem dziękuję. Dziękuję Pani Aleksandro, z Panem Bogiem. Bardzo Pani dziękujemy za piękne słowa pod naszym adresem. Mam nadzieję, że zasłużymy naszą działalnością na to, aby tak one brzmiały dla nas miło jak dzisiaj. Oczywiście zgadzamy się z Panem, mówiliśmy o tym w trakcie tej naszej audycji w telewizji Trwam, na temat telewizji publicznej, na temat mediów publicznych, które są nasze, ale nasze w rozumieniu naszych obywateli. To są media utrzymywane z publicznych pieniędzy i mamy prawo oczekiwać, aby te media wypełniały pewną misję wobec obywateli. Misję bezstronnych informacji, rzeczowej publicystyki, żeby nie były miejscem agresji wobec opozycji politycznej, szyderstw, odbierania nam godności, poczucia sensu tego, co robimy. Oni nie są nam tego w stanie odebrać i nie są w stanie nas upokorzyć, ale wielu dziennikarzy zachowuje się tak, jakby byli na froncie walki z opozycją. I to są dziennikarze z mediów publicznych. Im tego nie wolno robić. To jest sprzeczne z duchem telewizji publicznej, radia publicznego, mediów publicznych, które są utrzymywane z nas wszystkich, z podatków nas wszystkich, ludzi o różnych poglądach. I mamy prawo do szacunku dla różnych poglądów w mediach publicznych. Nie może być tak, że jest to element ataku, że jest to instrument do ataku na opozycję. Tego dłużej tolerować nie można, niezależnie od tego, kto rządzi. Jeśli my będziemy rządzili, będziemy pilnowali, aby standardy pracy dziennikarskiej w mediach publicznych były respektowane w pełni, aby przyszła opozycja, jeśli tak zadecydują wyborcy, że nasze ugrupowanie za 2 tygodnie będzie mogło przyjąć odpowiedzialność za kraj, aby ta przyszła opozycja nie była traktowana tak, jak nas dzisiaj się traktuje. Tak jak mówię, chodzi o to, żeby programy informacyjne naprawdę informowały obywateli o tym, co się dzieje w kraju, aby publicyści, którzy mają swoje audycje w telewizji publicznej, w radiu publicznym, byli gospodarzami programu, gdzie poglądy osób, które są zapraszane, są szanowane, a nie zwalczane, prawda, w imię interesów grupy rządzącej. A czy panowie są przygotowani na to, że te ostatnie niecałe dwa tygodnie, bo będzie też cisza wyborcza kampanii, no to jednak będzie, powiedziałbym, czy może być, tak? Taka trochę jazda po bandzie, bo... Nie, po prostu nie dać żebrakom pieniędzy. To są wysysacze. To jest pan Maciej Wąsik. Jesteśmy przygotowani. To nie jest pierwsza kampania, która będzie z taką jazdą po bandzie. Ja przypomnę ostatnią kampanię prezydencką, kiedy naprawdę wydarzało się mnóstwo rzeczy. Mariusz Kamiński dzisiaj mówił o programie Tomasza Lisa. Przypomnijmy sobie, w jaki ohydny i nieprawdziwy sposób Tomasz Lis zaatakował córkę już teraz, można powiedzieć, prezydenta Andrzeja Dudy. Do wyborów jeszcze tak. Dwa lisy, gdybyśmy tak mieli odliczać. Jutro i za tydzień. Lepiej włączyć Radio Maryja, telewizję Trwam, niż program drugi telewizji publicznej wówczas, kiedy jest program Tomasza Lisa. Naprawdę nie ma co oglądać. Można się tylko zdenerwować, ale no, na pewno będą tego typu sytuacje. Chociaż myślę, że ta władza już nie ma zbyt dużo amunicji, żeby zaatakować. Na pewno będą próbować. Już widzieliśmy okładki tygodnika
Newsweek, zwanego także w niektórych kręgach w internecie Lisweekiem, którego redaktorem na naczelnym jest Tomasz Lis. No, będzie próba jutro połączenia znowu Prawa i Sprawiedliwości z aferą taśmową. Tomasz Lis będzie się dziwił, jak to jest, że polityków PiSu nie nagrano, jak to jest, że prokuratora ominęła wątki, które mogłyby wskazywać, że za nagraniami stoi Prawo i Sprawiedliwość. No to są niedorzeczne rzeczy. Tego nie da się udowodnić, bo jest to po prostu nieprawdą. I mam nadzieję, że nikt się na to... Próba odwrócenia uwagi od tego, co jest na taśmach, prawda? No to jest żałosne. Oczywiście doświadczy... Znaczy to, co jest na taśmach, jest świadectwem demoralizacji obozu władzy, a w niektórych wypadkach istnieje domniemanie, że są tam dowody popełnianych przez tych ludzi przestępstw i na pewno prokuratura będzie musiała na tym się skoncentrować, ale z drugiej strony jest to groteskowe, że dwóch kelnerów i ich no, ten zleceniodawca, przynajmniej tak twierdzi prokuratura, prawda, ten biznesmen, potrafili no, tak ośmieszyć ten rząd, prawda, najwyższych urzędników państwowych, ministra spraw wewnętrznych, który nadzoruje służby specjalne, szefa jednej ze służb specjalnych, prawda, no, kluczowych polityków. Naprawdę, no, no, to jest dowód degrengolady tego układu rządzącego i w sensie moralnym, i w sensie politycznym, ale też pokazuje, do jakiego stanu doprowadzili oni państwo polskie. No to jest po prostu rzecz, która jest żenująca. I oczywiście będą próby podejmowane odwrócenia uwagi od istoty tej afery właśnie na rzecz spekulacji, a może za tym stał PiS, a dlaczego nikt z PiSu nie został nagrany? No to jest naprawdę już komiczne sugerowanie, że nikt z PiSu nie został nagrany. No być może po prostu my zachowujemy się w ten sam sposób, jak ludzie, którzy zostali nagrani, bo jesteśmy inni, po prostu jesteśmy inni. Jak sobie możemy za publiczne pieniądze, prawda? Nie bawimy się, nie pijemy, nie załatwiamy interesów politycznych, prawda? W luksusowych lokalach. Jesteśmy normalnymi ludźmi, tacy jak nasi słuchacze. O sprawach poważnych rozmawiamy w poważnych miejscach. Jeśli są to miejsca, jeśli są to sprawy państwowe, no to w tym momencie nasze role są takie, że dyskutujemy o tym w Sejmie, w Senacie, w radach, prawda, samorządowych. To są miejsca, gdzie się odbywa debaty publiczne, prawda, sprawy prywatne. Na pewno nie na koszt podatników są załatwiane. Jeśli chodzimy do restauracji, to po to, żeby zjeść obiad, a nie żeby podejmować decyzje państwowe w niejasnych, nieklarownych, nietransparentnych okolicznościach, gdzie często analizując nagrane rozmowy można mieć wrażenie, że to rozmawiają przestępcy, a nie czołowi urządnicy i politycy państwowi. Bo ten język też pozostawia ogromnie dużo do życzenia. To się pokazuje kulturowo, kto nami rządzi. Przypomnijmy, że tam był też taki wątek związany, jak opozycji nie dopuścić do władzy. Tak, oczywiście, jak dodrukować pieniądze na tę kampanię wyborczą, żeby właśnie zablokować możliwość przejęcia przez opozycję władzy. O tym rozmawiał minister spraw wewnętrznych, będący wysłannikiem premiera Tuska na tę rozmowę z szefem Narodowego Banku Polskiego. No to są rzeczy niedopuszczalne, to jest łamanie ustaw, prawda? Szef Narodowego Banku Polskiego nie miał prawa brać udziału w tego typu rozmowach, w tego typu tak naprawdę negocjacjach, ponieważ ustalenia z tej rozmowy zostały zrealizowane. Odwołano ministra, który nie podobał się szefowi Narodowego Banku Polskiego i przygotowywano się tak naprawdę do druku pustych pieniędzy na tę kampanię wyborczą. Między innymi być może dzięki tym kelnerom, które są delikatne, wygrywają konsekwencji gospodarczych i finansowych dla naszego państwa, czyli dla nas, z uwagi na te negocjacje, które były tak owocnie i efektywnie prowadzone w Sowie i przyjaciołach. To ja też trochę bardziej teraz mi taka lampka się zaświeciła, gdy słuchałem pani premier w kontekście tego, co pan Maciej Wąsik powiedział o jutrzejszym numerze Newsweeka, bo pani premier powiedziała, to nie jest tak, że tylko w jednej partii są święci. Więc wydaje się, że to będzie teraz taki przekaz dnia, który będzie jutro, pojutrze i jeszcze może w środę obowiązywał w Platformie Obywatelskiej. No, ale posłucham. Tak. Proszę bardzo, halo. Prosimy. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Prosimy, panie Tadeusz. Dziękuję bardzo. Chcąc jeszcze się włączyć do dyskusji, no ta strona medialna okazuje się, że dla partii rządzącej po prostu jest podstawą
działania, po prostu oddziaływania na po prostu nasz naród, który nie mając tej właściwego obrazu, po prostu słuchając propagandy i dając ją sobie w jakiś sposób wcisnąć, by można powiedzieć, jest to tak, że i ten przekaz taki właśnie skierowany na emocje, że trudno w jakiś sposób argumentami tę drugą stronę po prostu chcieć móc przekonać, bo samo już hasło, przykładowo pan Macierewicz, to już jest, prawda, ma się człowiek krzywić na to hasło, to taki przykład. Ja myślę, że właśnie jest to bardzo istotne, żeby podjąć pewne działania w kierunku tego, żeby właśnie ograniczyć to negatywne oddziaływanie mediów, czyli ja myślę, że nie wiem, czy ja tutaj dobrze kojarzę, że pan premier Orban wprowadził, zdaje się, duże kary za to, kiedy media by po prostu mówiły nieprawdę. Jeżeli tak to miało miejsce, to myślę, że dobrze było się zastanowić nad czymś takim u nas, żeby kary za pomówienia, za kłamstwa były tak przerażająco wysokie, żeby te media po prostu nie mogły już więcej takiego rodzaju działania czynić, właśnie jak to, co państwo wskazujecie jeszcze niedawno o tej ewentualności, jaka może być na gruncie Newsweeka do tego czasu wyborów. Także a jeszcze chcę wspomnieć o takiej rzeczy, którą kiedyś usłyszałem z Radia Maryja, mianowicie chodzi o grunt kanadyjski, taką rozwiniętą demokrację, i tam działa telewizja rządowa. I czy po prostu myślę, że taką rzecz warto by było rozważyć, żeby w naszym kraju po prostu to, co opracowuje rząd, to, co nad czym pracuje, nad czym się pochyla, żeby to szło z pierwszej ręki właśnie do słuchaczy, do telewidzów, i żeby tą drogą po prostu można było się dowiadywać faktów, a nie po prostu przemielonych rzeczy przez te media inne, które to na różny sposób przekształcają, żeby to im pasowało i komu innemu pasowało. Także to takie moje po prostu pewne, można powiedzieć, dodatki do tej dyskusji. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem. Dziękujemy, z Panem Bogiem. Mamy w pełni rozumiemy to zupełnie naturalne oczekiwanie, że media publiczne mają informować, a nie dezinformować, że publicyści w mediach publicznych mają zachowywać się w sposób szanujący poglądy różnych rozmówców, a nie tylko szanujących poglądy rządu i zwalczających opozycję. Chcemy przekształcić te media tak naprawdę w zupełnie nową jakość. To jakby nawet sama formuła prawna spółek prawa handlowego naszym zdaniem nie powinna wchodzić w grę. To powinny być instytucje kultury promujące również pewne postawy obywatelskie, zajmujące się edukacją i dostarczające prawdy, opisujące rzeczywistość, a nie kreujące rzeczywistość. To są rzeczy elementarne, które powinny być absolutnie związane z misją mediów publicznych, a tego nie mamy i możemy być naprawdę nawet nie rozczarowani, ale po prostu wściekli. My, podatnicy, mamy prawo żądać, mamy prawo egzekwować, żeby media zachowały się w sposób bezstronny, a nie były tubą propagandową układu rządzącego, których celem jest zwalczanie opozycji. No, tego tolerować nie możemy. My też reprezentujemy znaczące grupy wyborców, które mają media publiczne obowiązek wykazywania jakiegoś elementarnego szacunku dla tego typu poglądów. My reprezentujemy duże grupy, duże odłamy obywateli. Być może w najbliższych wyborach okaże się, że odniesiemy sukces, odniesiemy zwycięstwo, będziemy mogli zmieniać kraj. Nie po to, żeby uprzykrzać życie obecnie rządzącym z tego tytułu, że będą oni w opozycji w sensie formalnym, ale dlatego, że reprezentujemy społeczeństwo, że wsłuchujemy się w społeczeństwo, że wiemy i rozumiemy, tak przynajmniej czujemy to, czego ludzie oczekują od swojego państwa. Naszą rolą jest egzekwować od państwa zachowania zgodne z oczekiwaniami obywateli. Rolą państwa i rolą rządu jest rozwiązywanie problemów społecznych, a nie generowanie tych problemów. Dosyć arogancji wobec zwykłego człowieka, wobec zwykłego obywatela. Ewa Kopacz, na tych billboardach, które swego czasu pojawiły się w miastach, napisała: słucham, rozumiem, pomagam. Jak to się ma do tych projektów obywatelskich na przykład, które w pierwszym czytaniu były odrzucane, ponieważ rząd wie lepiej? Panie senatorze.
Tak, to znaczy ja myślę, że ja bym jeszcze nawiązał do tej wypowiedzi o mediach. No bo tak, mi się bardzo podoba to stwierdzenie, że media powinny być tymi jednostkami kultury i jednocześnie mam jeszcze ciągle w pamięci świeżo słowa Jana Pawła II, który mówił, że kultura to jest to, co powoduje, że człowiek staje się bardziej człowiekiem. No jeżeli teraz popatrzymy na nasze media, czy one pomagają człowiekowi stawać się bardziej człowiekiem, czy raczej demoralizują i dezinformują, no to to jest rzeczywiście problem. I myślę, że rzeczywiście propagowanie kultury przez media jest bardzo ważną sprawą. Drugą sprawą jest oczywiście to, że dobre media są bardzo ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego czy społeczeństwa demokratycznego, ale to oczywiście wymaga pewnej rzetelności i przyzwoitości dziennikarskiej. No, w ogóle mamy ogromny deficyt przyzwoitości w różnych obszarach i to by o tym dużo mówić. Natomiast jakby wracając do sprawy no to jest tak, że Platforma Obywatelska szła jakby do wyborów i 4-8 lat temu z takim hasłem, że gospodarka, że obywatelska, prawda? No a tutaj tak, gospodarką na niektóre. A jeśli chodzi o obywatelskie skoki obywatelskie, no to wiemy te miliony podpisów, które zostały zmierzone. To nawet bardzo ciekawa była wypowiedź pana Jezuskiego, który właśnie opublikował informację, że platforma zbierała podpisy, to były te ćwiczenia dla działaczy partyjnych. No, co niesamowitego, prawdziwi ludzie, prawdziwi obywatele znalania konstytucji, znalania właściwie prawa tutaj obywatelskiego, ale zgodnie z zapisami konstytucji składa podpis pod wnioskiem o referendum, a ktoś z tego robi ćwiczenia dla aktywu partyjnego. To są zupełnie niesłychane rzeczy, dlatego odwrócona podmiotowość. Także że tutaj no, jesteśmy rzeczywiście w takim trudnym stanie. Dzisiaj słyszymy o rolnikach, którzy w zachodniopomorskim są więzieni za to, że zakupili ziemię, żeby ją uprawiać, co i gospodarstwa żoni. Ja słyszałem tutaj pana Jarosza Wojciechowskiego, prokurator zarzuca im, że złowrogom liczeli w czasie tych przetargów. Złowrogom liczeli w czasie przetargów na tą kupowaną ziemię. Coś niesłychanego. Bo mamy do czynienia z tak zwaną, mówię o tej retoryce, tak? Z jednej strony może zostać palem ze względu na tak zwaną mowę nienawiści, a jak milczysz, to milczysz złowrogo. I wężny z tym tak i tak dostaniesz pałom. Nie, no tutaj rozmawialiśmy o 11 listopada, no. Poszlaki, czy podejrzenia, czy hipotezy, że na zlecenie, że tak powiem, osób okołorządowych, czy wręcz ministra podpalono budkę policyjną pod ambasadą rosyjską. No to są takie rzeczy, że niesłychane. Tak? Ja muszę powiedzieć tak, że to nawet nie pasuje do naszej kultury. No, 1050 lat będzie w przyszłym roku naszego państwa i myśmy zawsze się sprzeciwili w Polsce, że wojny religijne, przecież szanowali, że pierwsi lepiej w konstytucję. Naprawdę, możemy sobie się dwukrotnie co najmniej bronili w Europie przed zalewem innej cywilizacji. Dzisiaj nam się wmawia, że jesteśmy nietolerancyjni, że w ogóle jesteśmy jakieś dziwni, obcy, nieludzcy. Podczas kiedy wiemy, że Polska miała produkcję państwa wielonarodowego, wszystkim tu było dobrze, a jednocześnie nie wstydziliśmy się naszych wartości chrześcijańskich, naszego związku z Rzymem, ze stolicą apostolską, zawsze to było jakoś bliskie i tutaj, no ja wstydziliśmy mówiąc, że no, chrześcijaństwo, katolicyzm jest tak wspaniałą religią, bo ono chce dobra, tak? Nie tylko dla znawcy tej religii, ale przecież także szacunek dla innych. Natomiast tutaj zaaplikowano nam taki ogromny ładunek rzeczy złych.
rzeczy złych nie tylko w skutkach, ale w zamierzeniach, bo przecież jak przypatrzymy się twórcom i propagatorom chociażby ideologii gender, bo tutaj pomylono pewne zjawiska i zresztą jakby działania pewnych grup tutaj na tym polega, żeby właśnie mieszać tutaj pewne pojęcia. No, nauka o gender, no, to jest nie nowa rzecz. Ona się zajmowała jakby badaniem w ujęciu historycznym ról kobiety i mężczyzny. To jest zjawa, natomiast ideologia gender, a to jest zupełnie co innego, jest bardzo niebezpieczne. Małe grupy, które narzucają, terroryzują, prawda, pod hasłem politycznej poprawności, chociaż to jest jakieś polityczne nieporozumienie, bo jaka poprawność w ogóle? Poprawność to znaczy, że służymy ludziom, to jest poprawność. No ale polityczna poprawność, zawsze te odśmiotnikowane pojęcia były niebezpieczne, więc no, trzeba naprawdę takiego rozsądku i pytania o istotę. Warto pytać o istotę. O co chodzi? O co chodzi? I myślę, że